Radni powiatowi na drugiej sesji określili składy Komisji Rewizyjnej Budżetu Statutowej oraz Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej. Radni podjęli także uchwałę w sprawie wynagrodzenia starosty. Pozostało ono w niezmienionej wysokości. Na sesjach Rady Miejskiej kilka zmian. Jednego dnia odbyły się aż dwie sesje. Na pierwszej wygaszono mandaty radnych Artura Urbańskiego, który został burmistrzem, Marii Piwko, która została zastępcą burmistrza i radnego Zbigniewa Bednarka, który po wyborze zrzekł się mandatu radnego. Pół godziny po pierwszej sesji przewodniczący Rady Andrzej Madej rozpoczął trzecią sesję Rady Miejskiej, w trakcie której burmistrz Artur Urbański złożył uroczyste ślubowanie. Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawdy, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta Jaworzno. Tak mi dopowiem. Powołano nowych radnych w miejsce tych, którym wygaszono mandaty wcześniej. Szeregi radnych wstąpili Tomasz Panasiuk, Honorata Kulik i Adrian Kowalski. Aby otrzymać mandat radnego, musieli jeszcze tylko złożyć uroczyste ślubowanie. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej gminy. Mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. W kolejnej części sesji radni przyznali podwyżkę burmistrzowi. W porównaniu z dotychczasowym wynagrodzeniem burmistrzowi przyznano 500 zł podwyżki. Zima to nie tylko kłopoty drogowców i kierowców, to także tragiczne żniwo wadliwych instalacji kominowych, piecyków i innych urządzeń mających ogrzać nasze mieszkania. Komendant Jaworskiej Straży Pożarnej zwraca się do mieszkańców naszego miasta z apelem o ostrożność. Apel mam do Państwa, aby zwracać szczególną uwagę, szczególnie w tym okresie zimowym, na urządzenia grzewcze, szczególnie gazowe i urządzenia na opał stały, czyli wszelkiego rodzaju piece, o odpowiednią konserwację, dbanie, przeglądy i zwrócenie szczególnej uwagi na te elementy, które powodują ogrzewanie naszych mieszkań. 9 grudnia strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące zatrucia tlenkiem węgla w budynku przy ulicy Reja w Jaworze. W związku z tym, że na miejsce jako pierwsze udało się pogotowie ratunkowe, taka informacja wpłynęła do powiatowego stanowiska kierowania. Na miejsce zostały skierowane zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Po dotarciu na miejsce ratowników okazało się, że faktycznie dwie osoby są reanimowane przez zespół pogotowia ratunkowego. Z naszej strony prowadzone były działania celem ustalenia ewentualnego źródła zatrucia tych osób. Badania przy użyciu naszych urządzeń potwierdziły obecność przekroczonych norm tlenku węgla. W miniony weekend na całym świecie od godziny 12 w sobotę do 12 w niedzielę odbył się 11 maraton pisania listów Amnesty International. W naszym mieście pisaliśmy już po raz piąty. W trakcie pisania listów odwiedziliśmy z kamerą 48. Szkolną Grupę Amnesty International, działającą w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy Placu Bankowym w Jaworze. Maraton zaczął się dzisiaj o godzinie 12 i potrwa do dnia jutrzejszego, również do godziny 12. Do tej pory napisaliśmy wspólnie już ponad 1300 listów. Razem z nami pisali rodzice, nauczyciele, zarówno z Jawora, jak i z Męcinki. Pracy jest dużo. Co kilka godzin wysyłamy raport na stronę internetową, gdzie listy są na bieżąco zliczane i podawana jest ich aktualna liczba. Mamy nadzieję, że uda nam się pobić ubiegłoroczny wynik. Jako jedyny z samorządowców grupy Amnesty International odwiedził powiatowy radny Mariusz Barański. W tym roku w Jaworze napisano 5336 listów, co daje rekordowy, jak do tej pory, wynik. Dla porównania w roku ubiegłym napisano 4014 listów. Opiekun grupy, nauczycielka Maria Błoniarz, za naszym pośrednictwem pragnie podziękować wszystkim sponsorom i darczyńcom za pomoc w zakupieniu znaczków pocztowych i zorganizowaniu 5. edycji pisania listów w naszym mieście. Mamy nadzieję, że za rok Jaworzanie ponownie się spotkają i nadal wspólnie będą bronić więźniów sumienia.
Po raz kolejny pierwsze liceum ogólnokształcące imienia księcia Bolka I w Jaworze obchodziło 13 grudnia święto swojego patrona. W grudniu 1966 roku ówczesne liceum uzyskało imię i sztandar. Na pamiątkę tego wydarzenia organizowane są uroczyste obchody. Dyrektor placówki Mieczysław Michalski na wstępie uroczystości powitał przybyłych gości. Między innymi starostę Stanisława Laskowskiego, wicestarostę Michała Lenkiewicza, przewodniczącego Rady Powiatu Marka Zielińskiego, burmistrza Artura Urbańskiego oraz przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Madeja. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu. W części artystycznej wystąpili uczniowie, którzy przedstawili własną interpretację historii, czyli rywalizację księcia Bolka o tron ze swoim bratem bliźniakiem Benkiem. Po raz kolejny uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaworze wykazali się prawdziwym kunsztem aktorskim, ale i wokalnym. Publiczności występ się spodobał i nagrodziła aktorów gromkimi brawami. Dziesiątego grudnia w pierwszym gimnazjum w Jaworze odbyła się wspólna wigilia dwóch środowisk harcerskich. Szczepu 44. Jaworskiej Drużyny Harcerskiej Żagiew imienia Janka Bytnara oraz Harcerskiego Klubu Żeglarskiego Widmo Stargoszyna. Całą imprezę przygotowali harcerze, poczęstunek, repertuar oraz odwiedziny świętego Mikołaja. Podczas uroczystości nie zabrakło również chwil przemyśleń i modlitwy, którą przeprowadził ksiądz Mariusz Chabiniak z parafii Miłosierdzia Bożego w Jaworze. Wspólny poczęstunek oraz odwiedziny świętego Mikołaja sprawiły dzieciom i młodzieży ze środowisk harcerskich dużo radości i spowodowały wielką uciechę. Jako że wigilię organizowali harcerze, część imprezy odbyła się w formie świeczowiska, ponieważ płomień w tradycji harcerzy to tajemnicza siła, która ma moc sprawczą i jest groźna w swej potędze. Tradycyjnie również w Jaworskim Zamku pojawił się święty Mikołaj, aby obdarować dzieci prezentami w klubie Abstynenta Azyl. Wywołany przez dzieci Mikołaj w końcu się zjawił i zaprosił najmłodszych do wspólnej zabawy. Na powitanie Mikołaja dzieci przygotowały mnóstwo wierszy i piosenek. Następnie Mikołaj zasiadł do rozdawania prezentów. W rolę Śnieżynki pomagającej Mikołajowi przy paczkach wcielił się zaproszony na zabawę wicestarosta jaworski Michał Lenkiewicz. Wicestarosta w tym roku musiał być bardzo grzeczny, gdyż na niego w azylu również czekała paczka. W sobotę 11 grudnia w lokalu Cafe Augusta Victoria przy ulicy 1 Maja w Jaworze odbyło się spotkanie jaworskich muzyków pod nazwą Klezmer Session 2010. Od 2005 roku organizatorzy spotkań przyznają tytuł Honorowy Klezmer. Do tej pory otrzymali je Józef Noworul, Tadeusz Babiarski oraz Zbigniew Lech. Organizatorzy tegorocznej imprezy tytuł Honorowy Klezmer 2010 nadali byłemu prezesowi grupy trzymającej frazę, zmarłemu w maju bieżącego roku, Leszkowi Krajewskiemu. Pamiątkowy obraz, namalowany specjalnie na tę okazję przez jaworskiego malarza Ryszarda Irysa Jaworskiego, odebrała wdowa po Leszku, Maria Krajewska. Oprócz muzyków z Jawora w spotkaniu uczestniczyli też muzycy z okolicznych miejscowości. Byli także emigranci, m.in. Tadeusz Grudziński i Andrzej Lech z Lubina. Przed przystąpieniem do wspólnego muzykowania wystąpili Ryszard Terlega, Jakub Wójcik z Kłaczyny, supermistrz klawiatury Dolnego Śląska 2010, uczeń z Welęgarni Talentów, Macieja Wołujewicza oraz muzyczna grupa Biem. Około 40-minutowy koncert zagrał zielonogórsko-warszawski Jawor Kwartet z wokalistką Pauliną Gołębiowską z Warszawy. Koncerty Jawor Kwartet weszły już do tradycji spotkań jaworskich muzyków. Sami są bowiem jaworzanami i mile ze wzruszeniem wspominają dawne czasy, gdy muzykowali w naszym mieście. Główny łowczy grupy trzymającej frazę Józef Mokrzycki tradycyjnie ufundował wyśmienitego dzika. Do wspólnego muzykowania utworami Łyski oraz Zwiędłe liście zaprosiła muzyczna grupa Biem. Dołączyli do nich Robert Chyła z saksofonem oraz Zdzisław Babiarski z gitarą. W trakcie Klezmer Session 2010 rozpoczęła się aukcja gitary basowej wykonanej i przekazanej przez jaworskiego kolekcjonera sprzętu muzycznego i lutnika z zamiłowania Wiesława Łupkowskiego. Aukcja gitary basowej Wiesława Łupkowskiego trwa nadal. Ostatnia cena wynosiła 1600 zł. Grupa trzymająca frazę oczekuje dalszych propozycji. Można je zgłaszać pani Agnieszce w redakcji Nowej Gazety Jaworskiej. Dochód z aukcji zostanie przekazany jaworskiemu stowarzyszeniu Dom Małych Dzieci. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze biorą co roku udział w różnych przedsięwzięciach sportowych. Tym razem po raz drugi reprezentacja w składzie Łukasz Puławka, Łukasz Gajek oraz Paweł Kumik wystartowała w barburkowym turnieju strażaków i ratowników. W ostatni weekend
tego miesiąca, dokładnie 11 grudnia, reprezentacja strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze brała udział po raz drugi w barburkowym turnieju strażaków i ratowników, jaki odbywał się w kopalni soli w Wieliczce. Jest to turniej, a właściwie rywalizacja pomiędzy zastępami Straży Pożarnej, polegająca na jak najszybszym pokonaniu 110-metrowej trasy prowadzącej z podziemi kopalni na zewnątrz. Strażacy ustawieni w zespołach trzyosobowych, ubrani w pełne ochrony, czyli ubrania ochronne, hełmy, buty specjalne, aparaty oddechowe, muszą w jak najkrótszym czasie pokonać tę trasę, łącznie 650 stopni. Nasza reprezentacja na 81 drużyn zajęła w ogólnej klasyfikacji 20 miejsce, natomiast w klasyfikacji jednostek Państwowej Straży Pożarnej uplasowała się na miejscu 15.